Witam wszystkich serdecznie. To już drugi odcinek pod tytułem właściwie cyklu wykłady Marka Szwedowskiego. Otóż dzisiaj w takim krótkim odcinku, bo takie będziemy Państwu prezentowali, chcemy powiedzieć o tym, czym jest zło. Bardzo krótką definicję chcemy powiedzieć zła, czym jest zło i jak ono się objawia i jak jesteśmy narażeni na to zło. Nasze cykle będą krótkie, ale ciekawe. Myślę, że ciekawe. Jeżeli Państwo będą chcieli o czymś jeszcze, abym opowiedział, czy znaczy odpowiedział na pewne pytania, proszę pisać maile, proszę do nas jakby się odzywać. Na razie dzisiejszy odcinek to jest zło, które do nas przenika w naszym dzisiejszym świecie. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem właśnie do wspólnej rozmowy i wytłumaczeniu tego, czym jest zło, naszego kapelana, księdza Macieja Opalińskiego, który jest egzorcystą, ale jest także demonologiem. Jest naszym kapelanem w stowarzyszeniu, ale ogólnie pełni funkcję egzorcysty, demonologa. To Państwo sobie tam zobaczą, co to znaczy. I ma dużą wiedzę teologiczną. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zło, to jest wiele aspektów tego zła i moglibyśmy tu mówić przez następne 2-3-4 godziny i pewnie nie wyczerpalibyśmy tego tematu. A ponieważ chcemy Państwu to powiedzieć w sposób bardzo taki przyjazny, bardzo taki prosty, więc też dużo czasu nie zajmiemy, a chcemy, żeby to ładnie wszystko było zrobione. Zło to jest wszystko to, co nas dotyka, co nas wchodzi przez różne aspekty, rzeczy, telefony, komputery, etc. itd. Ale sama definicja zła jest bardzo złożona, a może nie jest złożona. Ja też tego nie wiem. Za chwilę zapytam się tutaj naszego księdza i pewnie ojciec duchowny nam na to odpowie, tak? Każdy ma swoją definicję tego zła. I pod tym pojęciem kryje się też wiele niespodzianek, dziwnych kluczy i nawet pod pojęciem takiego dobra też się kryją różne klucze, tak? Więc za chwilę tutaj sobie pewne rzeczy wytłumaczymy. Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie i dziękuję również za zaproszenie. Czym jest zło, o którym dzisiaj mówimy? Zło w najprostszej definicji to według prawa moralnego, jak według koncepcji świętego Tomasza z Akwinu, to brak dobra. Dzisiejszy świat zresztą, jak każda epoka naszego życia, ma swoje zło objawiające się w różnych aspektach. XXI wiek daje nam bardzo subtelne zło, które otacza nas w tej rzeczywistości, w której się odnajdujemy. O czym mówię? Zło nie musi być osobowe, ale działa poprzez internet, poprzez telefony komórkowe, poprzez telewizję. Diabeł wcale nie musi wchodzić teraz i stawać fizycznie, ale mając tą władzę, może ją bardzo szybko wykorzystać, nieumiejętnie korzystając z tych dobrodziejstw, które nam XXI wiek daje. No ale zaraz. Ja tutaj muszę zadać takie pytanie, może będę trochę kontrowersyjny. Znaczy, uważa ojciec, że wchodzenie już na sam internet, włączanie telefonu, wchodzenie na Facebook jest czymś złym i za chwilę musimy już się dwa razy żegnać, bo odpaliliśmy internet? Jak to jest? Jak to zrozumieć i rozpoznać? Bo za chwilę ktoś pomyśli, że już w ogóle te narzędzia są jakby czymś złym. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie możemy wszystkiego demonizować. To jest tak, jak na przykład możemy tutaj postawić za przykład nóż. Nóż może mieć dwa oblicza. Można nim nakarmić człowieka, to znaczy posmarować chleb i dać komuś do zjedzenia, ale również można tym nożem kogoś zranić albo zabić. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o ludzką intencję, jak ją wykorzysta w stosunku do danego przedmiotu. Tak samo jest i z internetem. Internet jest sam w sobie dobry, ale to zależy od tego, co człowiek z nim chce zrobić. Bo dzięki internetowi można komuś pomóc, ale również dzięki tej samej rzeczy można kogoś bardzo szybko zniszczyć albo zranić. Będąc przewrotny, dochodzę do wniosku, chyba mam rację, nie wiem, że tak naprawdę zło i dobro nie istnieje. Istnieją tylko intencje. I jakie masz intencje, tak nimi kierujesz, tak? Czyli one wtedy wchodzą albo w coś dobrego, albo w coś złego. No to zaczyna mi się układać w całość. Ale czy intencja, jeżeli myślimy, że bycie tam jest już złą intencją, czy jest dobrą,
Ostatnio mieliśmy, właściwie ojciec miał ludzi tutaj, których przyjął, z którymi rozmawiał, gdzie właściwie szpital załatwił ich syna poprzez covidowe cuda różne i tak dalej. Syn ma na co innego i matka mówi, czy jest grzechem, czy jest czymś złym, kiedy myślę codziennie, żebym poszła do tych lekarzy i granat im wrzuciła. I teraz ona się pyta z punktu moralnego, co jest tym złem, czy już jest złem, kiedy ona o tym myśli, czy jako matka ma prawo pójść, oczywiście tego nie zrobi, ale czy myślenie już jest czymś złym. Myślę, że samo myślenie nie jest czymś złym. To chodzi tutaj o bazę czynów. My jako ludzie funkcjonujemy na bazie wolnej woli. I to, co my zrobimy z tą wolną wolą, to jest właśnie kwestia, czy to będzie dobre, będzie przynosiło to dobre owoce, czy przyniesie to coś destrukcyjnego. Bo można w tym momencie rzeczywiście tylko pomyśleć i nic z tym nie zrobić, tylko się szybko zreflektować, albo rzeczywiście tą myśl przerzucić przez wolną wolę w akt i pójść i rzucić ten granat i wypełnić to, co jest w naszych emocjach. No tak, można powiedzieć, że zemsta, to mówiło się kiedyś, że zemsta należy do bogów, ale to było dawno temu i tak wcale nie jest. Myślę, że zemsta jest czymś ludzkim, kiedy o tym myślimy, w akcie desperackim, kiedy ginie nam dziecko, w sposób w ogóle niezrozumiały. To jest na pewno jasne. Natomiast wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, które nas otaczają, mogą nas wynieść na piedestał, mogą nas także pogrążyć. I my możemy kogoś wynieść na piedestał lub możemy także pogrążyć. Proszę Państwa, moi drodzy, właściwie może tak powiem, ładniej to zabrzmi, zło, o którym tu mówimy, wkracza w różne dziedziny. Jest kolorowe, jest ładne, jest piękne. Dużo domów jest nawiedzonych, tak? Dużo domów jest jakichś dziwnych, ale ludzi również. Ale może nie o tym. O głupocie ludzkiej może tak. Znamy wszyscy karty Tarota. Znaczy wszyscy. Znamy jak znamy, wiemy o czym mówię. Nie będę mówił, czy są dobre, czy są złe definicje. Nie, to zostawmy innym. Ale na pewno nie są dla wszystkich, a już na pewno nie dla dzieci. Jest taka sytuacja, że pewna pani, kiedy przychodzi do mnie, rozmawia i mówi, że jej, uwaga, 6-letnia dziewczynka w nocy się budzi, nie może spać, siada na podłodze i się buja. No jest problem. Ja próbuję rozmawiać z dziewczynką, a ona mówi, albo takie ładne obrazki sobie biorę i rozkładam. Mówię, jakie obrazki? Pytam się tej mamy. A mama mówi, o wie pan, bo ja jej kupiłam pod choinkę, prawda, karty Tarota. I to dziecko zgłupiało. Znaczy, pojęcie głupoty to może nie tak, ale te karty kazały jej w nocy się budzić, rozkładać, kochać te karty. Ona spała z nimi, przytulała się do nich. To są karty Tarota, które dziecko nie powinno ich w ogóle mieć. Tak, Suliga, Jan Suliga, to jest taki znany etnograf, który napisał książkę o kartach Tarota pod tytułem Biblia Szatana. I gdybyśmy to przeczytali, zrozumieli, wiedzielibyśmy, na czym to polega. Oczywiście on poleciał etnograficznie i tak dalej. Nieważne, to jest pierwsze zło, które zapraszamy. Nie znając i po co to dziecku. Natomiast wiele zła czai się pod na przykład różnymi dziwnymi filmami, rzeczami. Harry Potter. Ja, żeby było jasne, nie jestem, że tą panią trzeba na stosie spalić, jak Kościół powiedział, że tą panią trzeba... Nie, to nie o to chodzi. Mówię, Kościół, proszę się nie obrażać, ale tak to jest. Chodzi o to, że dzieci myślą, że za pomocą różdżki będą niewidzialni, nieśmiertelni, krzyczą jakieś wyrazy, słowa, wołają nie wiadomo co i potem się dopiero dzieją różne rzeczy. Czy to prawda, że zło jest takie, że jakby to powiedzieć, łatwo je brać, jak trochę jak w prowidencie. Przylecą, dadzą, ale co potem? Trzeba oddać. Ale być może jak w prowidencie, wziąłeś 2000, masz 5 do oddania. Jak to jest? Zło jest bardzo subtelne. I tak jak mówisz, zło daje piękny prezent. Już natychmiast na wyciągnięcie ręki. Natomiast kiedy otworzy się ten prezent, można się bardzo zdziwić. Na przykład dużym problemem w dzisiejszych czasach jest chęć posiadania dużo, więcej, jak najwięcej. Co to powoduje? Powoduje to, że młodzi ludzie, pociągnięci chęcią zysku, podpisują tak zwane pakty z diabłem. I ten pakt to jest umowa, tak jak mówisz, z prowidentem na bardzo duży procent. I bardzo szybko to dostają, czego chcą. Tylko, że zaraz przychodzi ktoś, zło, które odbiera szybko to i to na dwójnasób. Czyli dane osoby, które podpisują ten pakt, często nie wytrzymują tej presji i popełniają samobójstwa. Idąc dalej, internet, właśnie tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to szerokie spektrum. Jest dużo rzeczy dostępnych na wyciągnięcie ręki. Przykład, tabliczka Ouija.
bardzo tania, można ją szybko zamówić i oczywiście definicja, możesz się skontaktować z bliskim swoim zmarłym. Wielokrotnie stykałem się z ludźmi, którzy zostali zranieni przez własną głupotę, przez własną naiwność, przez tych naciągaczy, którzy oferują to łatwe zło pod przykrywką dobra. I kiedy myśleli, że kontaktują się ze swoimi bliskimi zmarłymi, potem doświadczali czegoś, czego nie potrafili zrozumieć. Stuki w domu, jęki, ktoś chodzi, czują przy sobie jakieś ukryte zło, jakieś niebezpieczeństwo, dreszcze, aż w końcu jakieś czarne postacie, które ich zaczęły nękać, budzenie w nocy. I wielokrotnie kończyło się tym, że ci młodzi ludzie poprzez jakąś chęć, dobrą chęć, weszli w takie zło, że nie wytrzymywali psychicznie, albo kończyło się to szpitalem psychiatrycznym, kończyli na lekach psychotropowych, albo niestety popełniali samobójstwo. I to jest jedna z odnóg tego całego zła, bo mamy też takie zło, gdzie ktoś pisze pod zdjęciem pewnej dziewczynki, wyglądasz jak stara szmata owinięta na kołku, że matka też miała czelność cię urodzić. Za 3 dni dziewczynka wyskakuje przez okno, nie wytrzymała presji, bo ten poleciał, zabija się, tak? To jest też zło. Ale dlaczego? Dlatego, że ta dziewczynka trochę z naiwnością wierzyła, że w tym internecie wszyscy ją oceniają jak królewnę Śnieżkę. Otóż tak właśnie nie jest. Otóż my w internecie nie mamy żadnej bariery. Kiedyś ona była, kiedyś była cenzura, nikt by do gazety nie pisał, ty stara tego i tak dalej. Natomiast tu pod filmami mamy wszystko. Tu się czai to zło. I teraz gdyby powiedzieć, że w internecie jest więcej dobra czy zła, nie jesteśmy w stanie tego jakby rozgraniczyć. Gdybyśmy na szale postawili, pewnie by się wahało. Natomiast mówimy o intencjach, bo ja mogę powiedzieć, wyglądasz jak księżniczka. Jest taki przykład. Jest dziewczyna na internecie oszpecona trochę przez los, tak się urodziła, wygląda fatalnie. Znaczy, czy wygląda fatalnie? No właśnie nie wygląda fatalnie, ale chcę powiedzieć, nawiązać, że kiedy patrzymy i zaczynają pisać, piękna jesteś, ładna, wspaniała, cudowna, zaczynają to pisać. Poza niektórymi, którzy mówią, jak można taką maszkarę powiedzieć, że jest ładna, to są niewiele. I ona urasta do rangi, że zaczyna zakładać portal taki społecznościowo-modowy, gdzie ludzie, znaczy fizycznie upośledzeni, zaczynają wychodzić naprzeciwko. Krótsza noga, garb, przekrzywiona głowa, ręka jakaś taka, a raptem poubierani. Te parę słów, które padło pod adresem tej dziewczyny, wywołało w niej, że można być pięknym, będąc na swój sposób pięknym. Natomiast wiele jest taki, że wyglądasz, że jest piękna dziewczyna, mówią tak, za małe, przepraszam, cycki, za małe to, za małe tamto i ona dostaje szału. I to jest też kolejne zło. Więc definicja zła mogłaby się zmieścić w czymś takim. Intencja to jest definicja, tak? Bo intencję masz dobrą, albo intencję masz złą. Świat idzie w kierunku, że intencje mamy coraz gorsze. Czyż nie jest tak? I już teraz wejdziemy w takie proste definicje tego, jeszcze wytłumaczymy sobie parę kwestii, bo jak powiedziałem, nie będziemy tego wszystkiego tu rozciągać, bo nasza rozmowa byłaby niekończącą się rozmową. Ale jeszcze parę przykładów tylko, tak? Zło, w ogóle, oczyszczanie domów. W niektórych domach chodzą różni zmarli. To się nazywa tak z angielskiego poltergeist. Ale bardzo często jest tak, że my nie puszczamy zmarłych. Ja pamiętam, proszę Państwa, jak kiedyś szedłem do domu i to jest, będzie trochę na wesoło, ale no nie bądźmy tacy smutni. Pewnej pani zmarł mąż. No, ta pani nie mogła do mnie przyjechać, była bardzo taka trochę zrozpaczona. Ja zrozumiałem, przyszedłem do domu. Wchodząc do tego domu, to taki domek wolnocujący, wszędzie były zdjęcia męża Wacława. I kiedy wszedłem do toalety, stanąłem przy, przepraszam, że tak powiem, pisuarze, czy tam, jak to się nazywa, i chciałem zrobić fizjologiczną potrzebę, wisiał też Wacław. I tutaj tak, ja tak patrzę, a tu Wacław. Mówię, proszę panią, trochę doskrępowany. Nie, Wacław nie takie rzeczy widział. No, proszę państwa, przesada. Wacław był wszędzie, tak? To trochę tak na wesoło. Ale czuła, że on chodzi, że to, no wszędzie patrzył na nas ten Wacław. Pierwsze, co zrobiłem, to wszystkie te obrazy ściągałem. Ku rozpaczy właścicielce. Taka była stelta zdjęć oprawionych w różne ramki. Taka. I powiedziałem, jeden Wacław, jedno zdjęcie i jedno wspomnienie. Uspokoiło się. Bardzo często, prawda, tak jest, że my nie puszczamy tych zmarłych. Bo dlaczego? Bo Heniu bądź. I cieszymy się. To Henio rozwalił nam dzisiaj fortepian. A, no, ale to tak nie działa, ponieważ
Gdyby teraz ktoś Państwa wziął, przywiązał łańcuchem do kaloryfera i powiedział, chcę, żebyś tu cały czas w domu broił, bo się cieszę, że jesteś, nie będzie szczęśliwy. Ani ten przywiązany, a w końcu ten, który no, niby ma być pozornie szczęśliwy, nie będzie. Więc zło czasem, znaczy zło, dziwne rzeczy pochodzą od naszych bliskich zmarłych, których nie chcemy puścić, a oni za wszelką cenę nam tu robią, już odczep się, daj mi żyć, tak? Musimy zaufać i zrozumieć, że są inne światy i idziemy tam. Więc często mamy te domy zanieczyszczone, tak ładnie bym powiedział, czy które gdzieś tam są, powiedzmy, nawiedzone poprzez naszych zmarłych, którychśmy nie puścili. Ktoś mówi, ale ja wiem, że babcia chodzi, od 3 lat chodzi. No ja się cieszę, że babcia chodzi. Tylko czy ktoś się babci zapytał, czy się cieszy, że ta babcia ciągle chodzi. A on codziennie mówi, babciu, 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 babciu i ta babcia ciągle tam chodzi. Jest to jakby racja, ale powiedz ojcze, czy tak powiem, trochę może tak przyziemnie, ojcze duchowny, z perspektywy tej właśnie demonologii i z perspektywy egzorcyzmów, tak? Bo przecież uczestniczył ojciec w niejednych egzorcyzmach, no też byliśmy razem przy niejednych dziwnych sytuacjach. Jak to jest? Bo wiele ludzi tą barierę jakby trochę łamie i uważa, że puknięcie to już trzeba lecieć po egzorcystę, tak? Albo coś mnie wczoraj tak po głowie przejechało, czyżbym już był nawiedzony? Jak to jest? Oczywiście, że tak. Nie możemy wszystkiego demonizować. Są zniewolenia, są znękania, ale również są i opętania. Mogą być albo opętane osoby, albo opętane rzeczy. I teraz kwestia tego typu, żeby zachować zdrowy rozsądek. Bo jeżeli chodzi o dręczenia, to są wszelkie nasze pokusy, które nas na co dzień dotykają. Więc łatwo sobie z tym poradzić i żeby od razu nie wpadać w panikę, tylko mamy naprawdę dużo możliwości do tego, żeby z tym walczyć. Typowa modlitwa, podstawowy egzorcyzm, święty Michał Archaniele. Najprostsza modlitwa, którą można stosować do siebie, ale i również w otoczeniu naszego domu. Ale to, z czego my możemy też korzystać, to oczywiście msza święta, która jest potężnym egzorcyzmem, spowiedź i myślę, że na tym warto trzeba było bazować. Natomiast jeżeli chodzi o opętania, czy to domów, czy to ludzi, no to niestety już tutaj musimy iść dalej i wyżej i tylko i wyłącznie kapłan może się tym zająć. Nie ma czegoś takiego, moi drodzy Państwo, jak świecki egzorcysta. Kapłan tylko i wyłącznie ma władzę, aby to zło zwyciężyć. No i to jest racja. I dlaczego o tym mówimy tutaj? Żeby już to jakoś podsumować. Wielu jest domokrążnych egzorcystów. Ja wypędzam, ja wpędzam, ja gonię, ja lecę i tak dalej. Proszę Państwa, oczywiście, powiedzieliśmy tu o mszy świętej, o modlitwie, ale ktoś powie, a ja jestem na przykład, nie wiem, muzułmanin, no i co, albo ktoś inny. Najprostsza definicja, bądźmy dobrzy, róbmy dobrze, bądźmy pogodnie nastawieni, działajmy dla bliźnich, miejmy sobie pełną miłości i nie będzie nam potrzebny żaden egzorcysta, żaden ksiądz i ktokolwiek by tam jeszcze inny. Ale gdyby się to pojawiło, to ja jeszcze raz chcę Państwa uczulić. I proszę mnie posłuchać. Nie ma świeckich egzorcystów. Mogą się nazywać, że wyrzucają duchy. Niech się tak nazywają. Ale tak naprawdę nie mają tej władzy. Im się tylko wydaje. I nie to, że chcę kogoś urazić, znowu, żeby było jasne, nie poruszam nawet pół imienia, ale tych, którzy chciałbym powiedzieć, że byli przez Kościół uznani, są Warrenowie. Proszę książkę ich poczytać. To było małżeństwo, które całe życie poświęciło walce z demonami. Robiło wykłady na temat zła. Oni byli uznani przez Watykan. I to się wtedy rozumie, tak? Natomiast domokrążny, jaki z krzyżem latającym i krzyczącym wypędzam cię szatanie, no trochę to mi dziwnie brzmi. Żebyśmy tego nie przedłużali, ja się zapytam jeszcze tak na koniec, jakby, no bo mówimy o modlitwach, o tym wszystkim, pięknie, ładnie. Gdzie ludzie powinni się zgłosić? Bo to jest tak, bardzo często ludzie mówią, że Kościół, czyli powiedzmy egzorcysta, wymaga badań psychiatrycznych. Tak. No bo być może, że ktoś... Bardzo często psychiatra mówi wariat. Okazuje się potem, że o nie, to jednak nie był wariat, tylko psychiatra. Jeszcze inaczej. 90% psychiatrów nie uznaje diabła, nie uznaje czegoś złego, nie uznaje opętań. Więc z automatu zostaną wrzuceni do psychiatryka. Nie pomożemy im, czy ojciec im nie pomoże.
Natomiast jeżeli przyjdą wszyscy i powiedzą, że pana, bo tutaj pociąg będzie jechał i ja proszę zrobić wszystko, bo wczoraj dzwonili, prawda, z Chin, że będzie rakieta ten nie przelatywała, no to wiadomo, że wariat. I teraz, czy jest taka metoda, znaczy, może źle powiedziane metoda, ale czy jest coś takiego w ojcu, tak, czy jakby to powiedzieć, czy ksiądz ma coś takiego w sobie, o, powiedziałbym mistycznego, że potrafi wyczuć, że to jest opętana osoba, a nie, to jest wariat. Czy coś takiego jest, tak? Że gdyby na przykład jutro przyszedł i ktoś powiedział, dzieje się tak i tak i tak. I czy jest taka możliwość, że ojciec patrzy, tak? I mówi, wariat. Ale jest przepustka w psychiatryku? Albo mówi, o, trzeba się zająć, coś jest nie tak. Czy jest jakaś taka metoda, tak? Czy oczywiście nie to, żeby ludzie ją zastosowali, bo to nie jest tak, że jak test na nie wiem, na ciążę, że kupimy w aptece. Tylko czy właśnie, czy ksiądz ma takie mistyczne wyczucie? Czy jest coś takiego? Na pewno jest coś takiego. Powiem tak. Diabeł nie da się oszukać, ale i diabeł szybko się spali w tym momencie. Ludzie, którzy chcą udawać i którzy będą udawali osoby opętane, bardzo szybko się wypalą. I natomiast, jeżeli ktoś pojawi się rzeczywiście opętany, diabeł zaraz wyczuje albo coś świętego, albo osobę duchowną i bardzo często jest tak, takim weryfikatorem szybkim osoby opętanej jest, że włącza się tak zwany agresor w tej osobie, że już zaczyna coś się łączyć ze sobą, czyli łączę fakty, że dana osoba już ma coś za skórą. W tym momencie mówimy tutaj o złu, które tą osobę dręczy. Więc tak, łatwo jest to do sprawdzenia i nie ma z tym problemu. I rzeczywiście też po rozmowie, po kontakcie z daną osobą już w jakimś procencie można stwierdzić, na czym rzecz polega. I tak już na koniec, żebyśmy tego wszystkiego nie przedłużyli, jeszcze zadam tylko takie pytanie. Właściwie ja te pytania dostaję od ludzi na temat klątw, złorzeczeń. Proszę pana, bo mnie babcia przeklęła, ja od tej pory mam same nieszczęścia. Wie pan, bo to z pokolenia idzie. Kiedyś dziadek wszystkich wyklinał, mnie wyklął i dlatego ja dzisiaj pracy nie mam, a mój mąż to pije. Albo w pracy jakaś powiedziała, rzuca na mnie klątwy i tak dalej. Czy w takim bądź razie to działa? Jak to działa? Czy tak każdy może tam i tak dalej? Czy po prostu jest jakaś, czy, no jak to, może odpowiedzmy na to pytanie, bo ludzie się pytają, tak? Więc może tak w krótkim słowie jakby, jakbyś mógł powiedzieć, czy to jest takie jak, nie wiem, jak wszystko, co możemy rzucić, kupić tak prosto, leci, czy trzeba jakoś to inaczej. Jak to jest, bo czasem nam się wyrywa, widzicie, szlak trafił, ale potem myśli, no nie, spokojnie, czy to już go trafi szlak? Na pewno nie, ale czy ktoś tam notorycznie te klątwy, jak to jest? Diabeł nie zna się na żartach i dzisiaj mamy bardzo duży z tym problem. Przekleństwa mają największą moc, tak samo jak jest z błogosławieństwem. Błogosławić to inaczej dobrze życzyć. Przeklinać kogoś, to mu złorzeczyć. I najgorszy przypadek, jaki znam, i to ma największą moc, to jest kiedy własna matka lub własny ojciec przeklina swoje dzieci. Niestety, te biedne dzieciaki dostają rykoszetem, ale pamiętajmy, drodzy Państwo, że jeżeli nawet komuś złożyczymy, to złożyczenie niestety i w nas uderzy, bo wraca na dwójnasób. I dlatego dzisiaj ludzie mają z tym tak bardzo poważny problem. I do tego dochodzą też zniewolenie i opętania. No dobrze, to jeszcze pytanie do pytania. Jak sobie z tym poradzić? Czy jest modlitwa, czy jest coś takiego? Czy no ktoś przyjdzie do mnie, bardzo często tak się zdarza i mówi, dobrze, pan już trzecią firmę położyłem, a ojciec ciągle mówi, żebyś ty nawet nigdy na rowerze do pracy nie dojechał. Co mogę zrobić z tym? No co, zabiję ojca? No raczej się nie da. Oczywiście, że się nie da. Ja myślę, że to trzeba i ze słowami zło dobrem zwyciężać mamy, tak? Żeby nie uderzać też przekleństwem w tego człowieka, tylko wręcz przeciwnie. Błogosławić mu, czyli dobrze życzyć, czyli stworzyć sobie taką tarczę ochronną, żeby to zło nie miało do nas dostępu, a wręcz przeciwnie, modlić się za tego człowieka. Wiem, że niekiedy może być to trudno, ale to jest najlepsza droga do tego, żeby samemu nie być zranionym i nie ranić innych. To jest jakby najlepsza, powiedzmy, puenta tego naszego tutaj rozważania. Chcę powiedzieć o egzorcystach jeszcze, że tymi dobrymi, tymi wspaniałymi, niestety już przeszli do Krainy Wiecznych Łowów, byli Warrenowie. To było małżeństwo, które dokonywało, można powiedzieć, cudów, było demonologami. Można o nich sobie poczytać, można kupić książkę, więc nie będę się wdawał tutaj w dyskusję.
Szanowni Państwo, mam nadzieję, że nie wyczerpaliśmy tematu, bo gdybyśmy wyczerpali temat, to trzeba by zamknąć i zgasić światło. To jest niewyczerpywalny temat, ale musimy iść dalej do przodu. Nie chcemy tu robić jakichś wykładów długich. No cóż, następny będzie już o EVP, miał być ten, ale tak się złożyło, że zło jest złem. Natomiast zacznijmy mówić też o EVP i trochę o tym, że jednak wywołujemy duchy poprzez radio, jakkolwiek to brzmi, czy łączymy się z nimi, ale żeby to nie zabrzmiało, że my możemy, ktoś nie może, w następnym odcinku wytłumaczymy, jak to działa, dlaczego to robimy i co wolno, a co nie wolno.